No hejka moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Witam was w centrum logistycznym. Tutaj się dużo nie zmieniło, poza tym, że w zasadzie powymieniałem drony na te poziomu drugiego. Tu samochód chyba stał tak jak stał. Wcześniej trochę rozbudowałem całość tego, jak widzicie. Sporo nowych szafek, sporo nowych autowytwórników powstało. No i wytwarzamy oczywiście więcej różnych materiałów. No oprócz tego rewolucja totalna, czyli przebudowa bazy. W końcu to zrobiłem, ogarnąłem to porządnie, tak jak być powinno. Na tych nowych systemach 3x3, czyli na tych takich większych jakby kapsułach. Więc no już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mamy wejście, na środku akwarium, jakiś jedwabnik, wejście na górę, te manipulatory DNA, tutaj jeszcze kolejne jakieś te nasze piękne, ładne inkubatory, te sprawy, tutaj więcej, jakieś crafting, wejście do kopu obu. Tu mam wszystkie panele, odblokowały nam się w ogóle płazy, także całkiem spoko, zwierzęta już też mocno przybywają. Jejku, nie mogę się wysłowić, nie wiem dlaczego, ale mniejsza. Słuchajcie, w każdym bądź razie odblokowało nam się kilka nowych rzeczy, czyli tak, podgrzewacz poziomu 5, więc zaraz sobie je wymienimy. Mamy generator portalu, czyli coś całkowicie nowego, ale to wymaga, wow, aktywatory mnożnika energii raz dwa i płytki drukowane, pręty, no jest to dość droga rzecz, ale chyba nas będzie na to stać, zaraz zresztą zobaczymy. Oprócz tego, co nam się jeszcze odblokowało, farma płazów, także to też ogarniemy, jeszcze wam pokażę jak na górze, tutaj dałem gablotki, wszystko co znalazłem, jakieś te skafandry wszystkie, tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę na skafandry, więcej gablotek, tutaj łóżko z nowych materiałów, tych takich specjalnych, to jest materiał, tak, inteligentny materiał, o, dokładnie, bo sobie to kupiłem właśnie rakietą, także zaraz w ogóle też przejdziemy się w dwa miejsca, ponieważ odkryłem dwie ciekawe rzeczy. Wysłałem też rakietę, która tam pokazuje nam te drony, ale to nie wiem, czy ostatnio o tym wspominałem. No i tutaj powstała sobie taka autostrada do przejazdu, kiedy ja bym tutaj po prostu potrzebował się przenieść. Jakiś tam mostek dobudowałem, żeby łatwiej było przejeżdżać. Dobra, zobaczmy, ile my mamy tokenów. Nie za dużo, więc kupimy jeden aktywator mnożnika energii. Na tyle nas na razie stać. Nie wiem, czy mamy drugi. Wydaje mi się, że nie. Ale za chwilkę sobie zerkniemy. Jak nie, no to trudno. Jakoś ogarniemy to. Aktywatory, no nie mam żadnego, więc trzeba będzie pochodzić i kupić drugi, ale to nie ma problemu. Dobra, najpierw wymieńmy te podgrzewacze. Fajnie by ich było zrobić parę, czyli tak, pręty irydowe potrzebujemy, pręty nadstopowe, no to trochę tego mamy. A co w ogóle było wymagane we wcześniejszym, jeszcze bym chciał zobaczyć. To jest ten podgrzewacz, czyli tak, jeden pręt irydowy, dwa wybuchowe proszki. No i nad stopu trochę odzyskamy. Dobra, czyli jeden pręt irydowy i dwa proszki są potrzebne. No okej. No i te pręty nad stopu oczywiście. Dobra, weźmy sobie prętów nad stopu. Na chwilę obecną może z 6. Jeden pręt irydowy, czyli 3 razy i 6 proszków, czyli na 3 takie podgrzewacze nam to wystarczy w ogóle. Czym to się różni? 400 ciepła, ciśnienia 28, to ma 3600 ciepła, ale też energii dużo więcej zużywa. 10 razy tyle ciśnienia. No spoko, spoko. Dobra, 6 proszków. Proszki chyba tutaj gdzieś stakujemy. Tu jest autowytwórnik, więc nie. Tu są mutageny, nasiona, rośliny, drzewa. O, nowy skrzek się odblokował. Larwy, fitoplankton. Gdzie ja te proszki stakuję, bo ja je na pewno gdzieś je stakuję, tylko albo i nie stakuję, prawdopodobnie nie, a nie, no gdzieś muszą być, chwila, to gdzieś przecież musi być, ja już się sam pogubiłem w tym, trochę zresztą też nie grałem ostatnio, także mogłem się, że tak powiem, a dobra, tu jest zrzut. Więc prawdopodobnie tak. Płytki też już w ogóle wytwarzamy. Wstawiłem autowytwórnik. Na razie skrzynka, że tak powiem, na krótko, która dostarcza. Mam nadzieję, że to nie będzie wielkie. Że te podgrzewacze naprawdę nie będą jakieś giga duże. Załóżmy sobie ten filterek. Dobra, rozłóżmy tak. Na początek 2. No, brzydka larwa to sobie oczywiście weźmiemy. To się przyda. Wszystko. O kurde, dobra, to jest wielkie. To jest wielkie. Więc weźmy na to jakieś miejsce konkretne.
Niech to będzie może, no dobra, niech to będzie może tutaj. Rozwalmy drugi. Ciach. Okej, wymieniłem chyba wszystkie podgrzewacze, które mieliśmy. Dołożyłem jeszcze dwa dodatkowe, więc mamy ich łącznie 3. Czyli jak tutaj 3, tutaj 3, 6, 8. Na razie 8. No i oczywiście optymalizator z mnożnikami tutaj, także to wszystko sobie działa. Dołożyłem parę wiertełek, żeby to jeszcze lepiej działało. Chciałbym już te nowe poziomu 5, ale na to jeszcze musimy chwilę poczekać. No i oczywiście na śmierć zapomniałem o biolaboratorium, więc dostawiłem tutaj, bo tam sobie żadnego nie postawiłem. No kompletnie jakoś o tym zapomniałem, wyleciało mi to z głowy. Więc zobaczmy, co tutaj trzeba jeszcze podbić, na pewno w statystykach. Bo tak, tlenu mamy sporo, ciepła mamy sporo, ciśnienia mamy sporo, biomasy mamy sporo. W ogóle zobaczmy na schematy. Co nam zostało? Terraformacja ogólna, z tlenu, ciepła, ciśnienia mamy wszystko. Biomasa, tego trochę brakuje, żeby właśnie wiertło odblokować, więc biomasę zaraz ogarniemy. Z roślin widzę, że ekstraktor gazów, larwa motyla zostało, z owadów trochę jest, zaraz będzie ekosystem cały. Także spoko i ul poziom drugi. O, miód i larwy pszczół wytwarza, spoko. No i zwierzęta, mamy słabo ze zwierzętami to zrobione, więc trzeba by zbudować takie farmy płazów. Myślę, że zbudujmy może tyle, ile jesteśmy w stanie na start. Dołożyłem sobie tu kolektor wody, bo drony mi to wszystko zabierały i wiecie, i no nie miałem w ogóle wody, zresztą podejrzewam, że w skrzynce nawet nie ma wody. No, o dziwo jest. Dobra, larwy są tutaj. Jaka tu jest wymagana larwa? Pospolita to jest? Tak to przynajmniej wygląda, jakby to była tak, pospolita. No to pospolitych larw mi tu gdzieś, tak powiem, dużo leżało. Też pytanie, czy ja gdzieś ich właśnie nie mam. To jest dobre pytanie, czemu tych larw tutaj nie ma, bo ja je gdzieś tutaj kazałem odkładać, a być może one mi poszły na jakieś mutageny czy coś, no ale dobra. W takim razie ja potrzebuję larwy, najbardziej pospolite larwy, więc je muszę sobie poszukać. Weźmy jeszcze nawóz, bo nawozu mamy całkiem sporo odłożonego, więc to trzeba zabrać. Gdzie ja te nawozy dałem? Są nasiona, chyba z drugiej strony są nawozy. Albo i nie. Ej kurczę, powiem wam, że naprawdę zaczynam się gubić w tych szafkach. Ale no mniejsza, no to tak to musiało być. Ej, ja poważnie, przecież miałem gdzieś te nawozy tu i zapewne się ze mnie śmiejecie, bo ja gdzieś tu je widzę. Okej, tu są mutageny, tu są... Czemu tu jest bioplastik podpisane? Tu nie powinien być bioplastik, tylko nawozy. Halo. Coś tu się sknąciło. Dobra, ja bym takich 6 farm chciał, więc zabiorę sobie 6 nawozów. Wody to zaraz ogarniemy, ten nadstaw w sumie można odłożyć. Nie jest mi on do niczego potrzebny. No i oczywiście larwy, więc ja się tu porozglądam z larwami. Może mi się zaraz gdzieś one tutaj pojawią, no bo było ich całkiem sporo. No dobra, mam już wszystkie potrzebne surowce, więc zróbmy sobie farmy płazów. Powiedzmy, że takich 6 będę chciał. Czy da się je jakoś łączyć? Chyba nie. Dobra, postawmy sobie jak leci, tak po prostu tutaj ich 6. Zapewne do nich będzie jakaś ikra albo coś takiego potrzebne. Zaraz ogarniemy. Dobra, co tu się wkłada? No właśnie, tu się wkłada ikry. Czy ja jakieś posiadam? To jest dobre pytanie. Podejrzewam, że nie, ale tu możemy zerknąć. Nawet nie ikrę, tylko chyba skrzek. A skrzeku to my chyba nie mamy. To trzeba ogarnąć. Polećmy zobaczyć, co jest w ogóle wymagane na to, więc zapewne tutaj się to tworzy, jak nie mam. Tak jest, skrzek huli. Powszechny skrzek i mutagen poziomu 4. A skąd ja mam powszechny skrzek wziąć? Też mnie bardzo interesuje. To jest dobre pytanie. Widzę, że te ikry mi się tu porobiły, więc możemy chyba podostawiać do akwarium, jeżeli tylko gdzieś jest taka możliwość, ale widzę, że nigdzie nie ma takiej możliwości, więc raczej sobie nie poodstawiamy. Dobra, mniejsza. Niech to sobie tu leży. Powszechny skrzek. Skąd ja go mam wziąć? Kojarzę, że były takie miejsca właśnie. O, coś takiego. A tutaj to leży. Patrzcie, rzeczywiście jest żabka. Ej, no to fajnie to wygląda. Mega. To kojarzę, że więcej takich miejsc było na mapie. Z takimi właśnie miejscami z wodą. Tu już widzę, że też jest full tego wszystkiego. Nie ma się to gdzie
mieścić, więc tak, rzadka larwa to też zbieramy. To ja sobie polatam, chyba pozbieram ten skrzek i jak zrobię 6 tych skrzeków, które mogę, to ja do was po prostu z tym wrócę za chwilkę. No dobra, sekwencjonowanie zakończone, mamy 6 skrzeków, jeden się nawet udało lepszy ogarnąć, bo Feliciana. Także spoczko. No dobra, zróbmy sobie te skrzeki, powinny się pojawić żabki. Okej, okay, dobra, one się tak dookoła pojawiają. I ten rzeczywiście jest inny, patrzcie, są takie niebieskawe. Mam nadzieję, że to też będzie skrzek generowało, że nie będę musiał później po niego latać i zbierać, bo upierdliwe to jest trochę, szczególnie, że bardzo wolno się to odnawia, no nie? Bo minęły chyba 2 dni w grze w sensie, a to się dalej nie zregenerowało, w sensie, no nie mam tutaj skrzeku od nowa. O, nowa ikra przy okazji wjechała, patrzcie ile żab. Także być może to nie był dobry pomysł, żeby to tu dawać, ale dzięki temu nasze zwierzęta bardzo mocno powinny się zwiększyć. I ile ich teraz generujemy? 6200. Owadów 2000 tylko w ogóle, więc na tym też trzeba pomyśleć. I owadów najwięcej nam chyba generuje prawdopodobnie farma motyli. Jak mi się wydaje. No ale to łatwo można sprawdzić. Tak, farma motyli na chwilę obecną najwięcej tego daje, więc trzeba zrobić więcej farm motyli. To zrobimy od razu. Mam chyba 2, jak kojarzę. Tak, 2 tutaj. Więc może jeszcze tam gdzieś podostawiamy koło tych rakiet, może gdzieś tam jedną. To tych farm motyli byśmy, nie wiem, może ze 4 jeszcze chcieli. Także weźmy sobie wszystkie składniki, bioplastik, 4 bioplastiki, 4 nawozy poziomu drugiego, raz, dwa, trzy, 4 i tak samo zeolitu. Zeolitu też już wydobywamy, także on gdzieś tu powinien być, tylko oczywiście jest ciężko widoczny. Dobra, 4 zeolity i walnijmy sobie. Aha, jeszcze potrzebujemy motyle, no właśnie, czyli potrzebujemy larwy. Czy ja jakieś mam? Mam jakieś 2 larwy motyla, więc może byśmy chcieli jeszcze zrobić sobie jakieś 2 lepsze. Może ma to jakiś sens. Bo tak, robimy 4, więc tak, chcielibyśmy jeszcze z 2 larwy motyla jakieś fajne. Co my tu mamy? Larwa motyla i meo. Mutagen poziom 2, rzadka larwa i nawóz. Czy tu coś wymaga tego samego? Nie. Dobra, to zróbmy sobie, może wiecie co, może zróbmy nawet 4 takie. Byłoby chyba spoko. Mutagen poziomu 2 gdzieś tutaj mamy. 4 nawozy tak samo. I 4 larwy. Czy ja mam takie larwy? Mam, to są rzadkie, okej, okay. No dobra, to podmienimy sobie na trochę lepsze motylki, będzie nam się więcej owadów generowało wtedy. No dobra, czyli to badanie, tutaj to samo, także lecimy z tym od razu, nie zaolit, tylko nawóz oczywiście, no i dobra, niech to się robi. No dobra, larwy gotowe w tak zwanym międzyczasie, moim ukochanym, wpadł nam również ekosystem, także sobie zaraz to zbudujemy. Dostawmy najpierw 2 farmy, znaczy 4 farmy motyli, czyli na przykład, nie wiem, 2 tutaj. Od razu wsadzamy piękne motylki czerwone, ładne, które nam będą generowały więcej owadów. Trochę się zrobi tego wszystkiego więcej. No i tutaj walniemy sobie gdzieś, może tu przy górce, 2 kolejne takie farmy, także ciach. Nie wiem, czy są jakieś lepsze, mam nadzieję, że nie, bo nie chce mi się tego później przebudowywać znowu. A podejrzewam, że jest jakaś szansa, że są. Co to za larwa? Pospolita oczywiście zbieramy, z tego względu, że gdzieś mi te larwy zanikły, także spoko. Ekosystemy, co tu jest potrzebne? Nawozy, więc 2 nawozy, jak najbardziej. I to są nawozy poziomu 2. Oj, nie tak. Ej, halo, halo. Chcę wejść, a nie tutaj zmieniać nazwę. Mutageny, to było chyba poziomu 2, tak mi się wydaje. Próbki bakterii i glony. Dobra, wszystko chyba mamy. Glony tak, posiadamy. I próbki bakterii. Z tym może być różnie. Bo tego chyba nigdzie nie zbieram. Tego chyba nigdzie nie zbieram. No właśnie, więc próbek bakterii nie mamy. Jako tako. Bo tego na pewno nie zbieram. 200%. Nie, więc dobra, trzeba sobie zrobić 2 próbki bakterii. Do tego chyba glony i woda była potrzebna, jak dobrze pamiętam. Tak, 6 glonów i
i 6 butelek z wodą potrzebujemy, także całkiem, całkiem sporo można powiedzieć. Mam nadzieję, że w tym kolektorze już nam się zebrało. Dobra. Wszystko jest. 6, tak, dokładnie 6. No i jeszcze glony. Również 6 glonów. To również posiadamy. W skrzyneczce się wszystko ładnie zbiera. O, kablota na ryby nam wleciała również. Więc spoko, dobra, zejdźmy sobie tak. Tutaj jakieś oświetlenie może by się przydało, żeby ogarnąć. Ale nie ma takiej potrzeby chyba na razie, żeby to jakoś też forsować. Okej, zrobiło nam się ciemno. Więc wstawmy sobie dwa takie ekosystemy. Wow, to jest całkiem spore. Muszę wam przyznać. Więc może jak walnę to tak. I co tutaj mamy? Aha, i to nam generuje larwy. Spoko. No i wstawmy sobie jeszcze drugi gdzieś, nie wiem, tutaj na przykład. O. Także git. Widzę, że motylki tu latają. Dwa takie ekosystemy wstawione. Zobaczmy, jak teraz wygląda sytuacja z naszym tutaj, naszą terraformacją. 4000 owadów i 6000 zwierząt. Okej, no dobra, spoko. Dalej te owady dość wolno rosną, więc być może więcej takich ekosystemów miałoby jakiś sens, żeby postawić. Albo przydałaby się nam rakieta, która by te owady trochę bujnęła do góry. Zobaczmy w ogóle, gdzie ona jest. Ona była chyba tutaj. 17 kiloton masy. Tak, to jest właśnie ta rakieta. I ją będziemy chcieli na pewno wysłać. I to tak parę na raz, więc trzeba będzie zbierać na to surowce. Ale okej. Skoro to załatwione, to z generatorem portalu jeszcze poczekamy, bo potrzebuję ten aktywator mnożnika energii. Jeszcze jeden załatwić, a na razie nie mam i mnie na niego nie stać. Więc to musi poczekać. Aha, zróbmy sobie jeszcze nowe przepisy w kuchni. Bo nam się poodblokowywały, więc tak, możemy sobie zrobić croissanta, możemy sobie zrobić ciastko. No w sumie, czemu by nie? Czemu by sobie tego nie ogarnąć? Więc tak, ciastko, croissant, tort rodzinowy robiliśmy, fasola w miodzie i zupa rybna, zmniejsza zużycie tlenu. Moglibyśmy sobie chyba taką jedną zrobić, tylko nie wiem, czy ja mam te ikry. Fasola w miodzie zmniejsza pragnienie. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie to wszystko. Potrzebujemy polecieć tylko po składniki. Miodu chyba mamy całkiem sporo zbieranego, więc o, ekstraktor gazów nam nowy wpadł w międzyczasie. Fasole, bakłażany, jakieś dynie, te sprawy. Fasola tutaj. Czego nam brakuje? Ikry. I teraz pytanie właśnie, czy ja te ikry mam? Bo tak, na pewno mam taką, ale nie mam tej drugiej, tej niebieskiej. Zobaczmy, jak ją się robi, bo jeszcze to bym chciał tak szybko zrobić. No po prostu wszystkie przepisy, czemu by nie. I tą ikrę robimy, to jest nie ulani, nie krom, nie alera, czyli która to jest ikra? To jest może jakaś jeszcze lepsza. Wilnus. Ej, ja mogę jej nie mieć w sobie, wiecie? Ja mogę jej nie mieć, tak mi się wydaje, że... Wilnus. Tutaj dalej nic nie ma. Tu są jeszcze jakieś skrzeki. A może ją mam? Tylko może ona jest niewytwarzalna w ten sposób, tylko ją trzeba prawdopodobnie, zgaduję, że wyłowić. Albo znaleźć w skrzynce. Jest też taka szansa. No dobra, to tego nie zrobimy. Z zupki rybnej. Nie ma problemu. Ciach. No i co? I tak naprawdę mamy wszystko, czyli co? Ciastko nam zwiększa prędkość biegu. Fasola w miodzie zmniejsza pragnienie na krótki czas. Zużycie tlenu też by było spoko, ale jak mówiłem, nie mam tej ikry, więc no musi to poczekać. Tu jeszcze mam na ikrę jakieś miejsce, widzę. Także spoko. No i gablotki. Ale to chyba sobie zabieramy ze sobą, tak mi się wydaje. Czy ja tu coś jeszcze mam, czego mieć nie powinienem? Dobra, odstawmy je tutaj i weźmy sobie te przepisy, odepnijmy. Dobra, skoro to wszystko w porządku, zobaczmy przy okazji, czy coś tu się zebrało już. No tutaj skrzeku dalej nie ma, tak swoją drogą. Jest, larwa motyla. A tutaj, co ciekawego, larwa rzadka. No spoko, czyli możemy teraz zaopatrywać w larwy. Jak nie mam, o ile da się je tu wszystkie zaznaczyć, ale widzę, że chyba ciężki temat, bo dalej tych larw nie widzę wszystkich. Czyli może się nie da. No dobra, nic nie szkodzi. Tam to ogarnę później. Zjedzmy sobie pożywienie. Coś mi jakby myszka nie łapie co jakiś czas, mam takie dziwne wrażenie, no ale mniejsza. Dobra.
ciach, weźmy dwa ze sobą i lecimy w dwa miejsca. Przede wszystkim tak, najpierw wybierzemy się w miejsce, gdzie znalazłem ukrytą bazę kolejną, a później wybierzemy się gdzieś, gdzie... No jest mała ciekawostka, też związana z lorem gry, także wiecie, no będzie ciekawie to miejsce odwiedzić. Ja wam to pokażę. O, tu jest most, który sobie zrobiłem do przejazdów, żeby nie było problemów. Także słyszymy się, moi drodzy, na miejscu. No dobra, jesteśmy na miejscu jednej z ukrytych baz. Znajduje się ona tutaj, na mapie. Okej, tu jest dość ciemno. Mamy szafkę. Także otwórzmy sobie. Dobra, pręty, teraz tokeny. W sumie weźmy to wszystko, odłożymy, żeby drony to poroznosiły. Jest kuchnia, jest wiadomość. Jestem prawie pewien, że powód, dla którego mój statek przestał reagować w pobliżu tej planety, ma związek z moją misją. Po pewnym czasie wędrówki znalazłem to miejsce, w którym mogłem się osiedlić. Mam zapasy na kilka miesięcy, muszę tylko znaleźć sposób na naprawę mojego statku. Jeremy 3047, jest chyba 10 lat do tyłu i patrzcie, tutaj normalnie są wraki do zdekonstruowania, żeby przejść dalej. Dobra, dekonstruujemy już to wszystko, żeby mnie nie irytowało. Możemy to najwyżej odstawić tutaj do szafki, to żelazo. Tu jest tak, kuchnia. Coś tu chyba chciało rosnąć, ale nie do końca wyszło. Wygląda jak drzewo. Dobra, tu się nic rozłożyć nie da, mamy przejście dalej. Jest kolejna szafka, teratokeny, mnożnik produkcji. Dobra, w sumie zbieramy wszystko, jak już mówiłem. Możemy dekonstruować i jest kolejna wiadomość. Znalazłem tu kilka dziwnych szczątków, tak jakby żyli tam już ludzie. Ale ta planeta jest tak daleko od zamieszkałych światów. Jak to możliwe? Pozostałości wyglądają jak starożytne gruzy, ale mogę powiedzieć, że ci, którzy je stworzyli, byli bardzo zaawansowani. Tablice są nieczytelne, bo prawie wszystko zostało zniszczone przez erozję i burzę. Nie rozumiem, czyli on znalazł też tą cywilizację, ale on prawdopodobnie tego nie przeżył. Zobaczcie, są te tablice, które znaleźliśmy w runach. Trochę słabo je widać, ale są rzeczywiście. Nie da się ich odczytać, nic na nich nie ma. W ruinach oczywiście, nie w runach, sorry. Mogłem w błąd wprowadzić. Prywatny poszukiwacz. Misja rekonesans. Niepokojąca liczba statków różnych firm zniknęła w sektorze Ezithial Prime. Udaj się tam i zdobądź informacje na ten temat. Cel główny. Zbadaj sektor. Ustal powody zniknięć statków. Cel drugorzędny. Znajdź i zgłoś obecność wrogich form życia. Zidentyfikuj wszelkie rozbite statki. Zgłoś je odpowiednim korporacjom. Zarejestruj miejsce pobytu wszystkich znalezionych towarów. Czyli on tu przyleciał z misją znalezienia tego, co tu się dzieje. Jestem teraz całkowicie pewien, że znalazłem pozostałości innej cywilizacji. Nie mogę w to uwierzyć. Czy to możliwe, że była to inna rasa, którą spotkaliśmy, a która całkowicie zniknęła tak wiele lat temu? Muszę za wszelką cenę przekazać tę informację. Nie udało mi się jeszcze ustalić sposobu komunikacji. Na zewnątrz burza z dnia na dzień staje się coraz większa. Okej, czyli się chyba nie skomunikował ostatecznie. Tak mi się wydaje. Dobra, szafka by mi się przydała, więc wykorzystam... O, dobra, to jest kolejna szafka. Wywalimy to żelazo, to sobie oczywiście zaraz zabierzemy. Zobaczmy jakiś skafander, Mekio. Tego chyba jeszcze nie mamy, więc zabieramy oczywiście. Tu jakieś VG moduły, kolejna szafka, naboje. Więcej staffu. Tak naprawdę, no dobra. Więc to chyba wszystko, co tutaj znaleźć możemy. Więcej raczej nie ma, przynajmniej po ścianach. Jak patrzę, to nigdzie nic się rozwalić nie da. Także ja muszę wziąć te rzeczy, zapakować na samochód i pojedziemy w jeszcze jedno miejsce. No dobra, i jesteśmy w drugim miejscu dzisiaj i ten lód w końcu się roztopił. Jak widzicie, mamy dostęp do prawdopodobnie jednego z nowych biomów, które zostały dodane. Tu jest bardzo, bardzo ciemno, więc no, widoczność jest słaba, jak widzicie. Miałem się jeszcze napić, więc może ja się wrócę szybko napić do tego wodopoju. No i tutaj mamy coś w ogóle nowego, nową mechanikę, której nie mieliśmy poprzednio. Mianowicie tutaj mamy coś takiego jak, nie wiem, kwas na ziemi albo coś takiego, który właśnie po zetknięciu zadaje nam też obrażenia. I co ciekawe, to nie ma żadnej chyba maski, nie wiem, jakiegoś specjalnego ubioru, który by przed tym chronił, więc można w tym zginąć. I ochrony przed tym raczej nie ma, tak jak przed lawą. Także to jest też ciekawostka, że to nam się w końcu odblokowało, bo ja się spodziewałem, że to może być zamknięte. I tu jest w ogóle wylot z drugiej strony. I zobaczcie, tutaj mamy szczątki kolejne. Brak jakichś... A nie, jest wiadomość, patrzcie. Izgur. Izgur, tak? Izgur chyba. Do tej pory nie mam pojęcia, czy od wypadku minęły 3 dni, czy 3 tygodnie, nieskończone skały, coraz mniej butelek z wodą. 3035, także to już w ogóle
Wow, bardzo mocno do tyłu, jak chodzi o czas. To jak widzicie właśnie w tym wejściu, po wejściu w ten kwas no, dostajemy obrażenia, także nie jest za ciekawie. Tu mamy jeszcze kapsułę kolejną, która być może coś w środku ma, ale wejście tam skończyłoby się, podejrzewam, śmiercią dla mnie. Więc tutaj no raczej w ten kwas wchodzić nie chcemy, tak jak nie chcemy wchodzić do lawy. Może w przyszłości jakąś opcję taką dodadzą, gdzie będzie można wchodzić. I ten biomys, powiem wam, naprawdę, naprawdę ogromny. Jest masę szczątek na nim, ale nic się tu wydobywać, w sensie nie patrzyłem, co tu można wydobywać, ale żadnych surowców na ziemi tu nie znalazłem. Ale jest kolejny lore, który tak naprawdę możemy sobie tutaj doczytać. No bo ktoś tu był, tak? Wiedziałem, że nie powinniśmy byli zmieniać naszego planu podróży. Jest powód, dla którego pewna część wszechświata jest wciąż nieodkryta. Nic nie widzę w tej dziurze i nie mam nic do znalezienia poza skałami, a noga boli jak cholera. Czyli jeszcze coś w dodatku mu się stało, co jakby przesądziło o tym, że on się tutaj znalazł. I tu są dwie kondygnacje. Jak widzicie, jest dół i jest też góra. To jest taki jakby kanion, więc tutaj tego jest naprawdę, naprawdę sporo. To są szczątki prawdopodobnie jego statku, które tutaj się znajdują. On nie był jakiś duży, jak widzicie. Tutaj mamy wiadomość. Cyan Expo, 35-3035. Odprawa misji, miejsce przeznaczenia ładunku Teferate 4, pochodzenie ładunku Gafato RZ, klasyfikacja toksyczności poziom 5, bardzo wysoki. Uwaga, jak zwykle w przypadku tego rodzaju ładunku wymagana jest szczególna ostrożność. Tak, więcej teraz tokenów, jakichś rzeczy. No i oczywiście tu jest masę tego wszystkiego. Czy ja to mogę zdekonstruować? Aha, materiałami wybuchowymi można i tam coś jeszcze jest. Kurde, ty, czy ja nie mam materiału w samochodzie? Dajcie mi moment. No dobra, wysadzamy w takim razie tą ściankę. Więc ładunek oczywiście miałem. Ciach. No. Bum. Dobra. Lokowaliśmy. I co tutaj mamy? Tutaj mamy, patrzcie. Tutaj mamy jakieś coś ala podgrzewacze, co można... Reaktor jądrowy to jest? Okej. Okay. Wow. Nie spodziewałem się reaktora jądrowego tutaj. Jakiś labirynt. Czy to mi zada jakiś... Dobra, to też mi zada obrażenia, więc nie chcemy raczej w to wchodzić, ale na skrzynkę chyba sobie podlecieć możemy. I nic nam się nie stanie. Dobra, standardowe rzeczy, no ja to będę musiał wyzbierać i sobie z tym wrócić, więc tutaj raczej nic ciekawego, te reaktory mnie zastanawiam. A co jest tutaj? Kolejne beczki toksyczne jakieś. Dobra, dekonstruujemy wraki. Wow, więcej tych beczek, więcej się tu tego rozlało i kolejne skrzyneczki, w których uran i uran, czyli coś tu mieli na reaktory. No spoko. No to mamy kolejną jakby chyba tajemnicę poniekąd odkrytą, bo ich statek tutaj się znajduje. Tu jeszcze oczywiście jest masa miejsc, gdzie można wejść i coś posprawdzać, więc ten biom naprawdę, naprawdę jest no ogromny. Inaczej się tego chyba nazwać nie da, zresztą zobaczcie. Tu są kolejne jakieś szczątki i to jest chyba coś w stylu... Okej, okay, to jest coś w stylu tych ładowni, tak jak tam. I tu mamy podobne rzeczy w skrzynkach. Chyba nie mamy nic więcej jakichś teratokenów, takich rzeczy. Więc stąd sobie możemy bez problemu wylecieć. Jakby ktoś nie wiedział, jak wylatywać do góry jetpackiem, to wystarczy patrzeć w dół i wtedy mamy taką możliwość. I tu jest chyba coś w stylu kolejnego ładunku. Tak jest, jest skrzyneczka, której w sumie to w której to w sumie nic ciekawego nie ma. I tu kolejne trzy skrzynki. Czekaj. To jest bardzo ciekawe, bo dzięki temu będziemy mogli portal zbudować. Dobra, to już było warto tutaj iść. A jeszcze jednego miejsca nie odwiedziliśmy, które gdzieś tam w zanadrzu mam do odwiedzenia. Dla was przygotowane. No dobra, jeżeli ja tu coś jeszcze ciekawego znajdę, to ja do was z tym wrócę. A jeżeli nie, no to wracam do bazy. Bo odblokowały nam się dwie nowe rzeczy, plus trzeba ten portal postawić i zobaczyć, co i jak z nim, tak? O! Przy okazji skrzynka złota, dobra, to jednak no, wrócę do was szybciej niż sądziłem. Spoko, mamy nowy posążek samochodzika, więc spoko, będzie do gabloty, jakoś sobie to tam odłożymy. Tutaj prawdopodobnie coś jeszcze jest, ale już szukanie tego, to wiecie, tam jest właśnie wylot na ten biom wulkaniczny, także to zamyka chyba tutaj to wszystko. Może dodadzą niedługo jakieś surowce tutaj do wydobywania nowe, kto wie, w update'cie. W każdym bądź razie ciekawe, czy ta jaskinia zawsze była taka toksyczna, czy ona się taka stała po tym, jak oni tutaj te chemikalia porozlewali. To jest kolejna
kolejna z zagadek do odkrycia. Jeżeli coś tu jeszcze ciekawego jest, no to możecie dać znać w komentarzach, pozwalam, ponieważ w ogóle wam powiem, że ten odcinek to będzie prawdopodobnie przedostatni odcinek całej serii z Planet Craftera, przynajmniej z tej planety, ponieważ w kolejnym już bym chciał prawdopodobnie zakończyć. Do zrobienia nam zostały tylko tak naprawdę chyba zwierzęta, które za niedługo odblokujemy, no i ten czynnik będzie rósł na fulla i tak naprawdę koniec, no bo będziemy mieli zakończenie gry. Z tego co mi wiadomo, zakończeń jest parę, bo możemy tutaj zakończyć grę na różne sposoby, także myślę, że nagram dla was wszystkie zakończenia. Postaram się to jakoś ogarnąć. Jak zrobię jedno, to poczytam, czy tam poszukam, jak zrobić kolejne i ja wam nagram, żeby wam je pokazać. Podejrzewam, że już ktoś to zrobił na YouTubie na pewno, bo ta gra już jakiś czas temu wyszła. Ja ją też nagrywam bardzo późno, teraz zresztą jest DLC, które też mam i które być może nagram, tylko w trochę innym stylu, aniżeli tą serię, no bo bardziej bym to chciał nagrać w stylu takim, że pokazywać wam jakieś tam przeskoki terraformacyjne, bo to tak naprawdę jest to samo w większości, no ale głównie też skupiać się na eksploracji i zagadkach, żeby je wam pokazać, tak żeby też nie robić znowu takiego, wiecie, tasiemca, jaką jest poniekąd trochę ta seria, w której lekki progres robimy, ale w pewnym momencie zatrzymujemy, bo już więcej jakichś tam ważniejszych technologii nie ma, wszystko mamy odkryte, w głównej mierze wszystko możemy sami produkować. Także no wiecie. No okej, słuchajcie, ja się rozłożę z tego co mam i za chwilkę się usłyszymy. No dobra, musiałem dostawić drugi generator jedwabiu, bo powiem wam, że ten jeden to było zdecydowanie za mało. Więc to mamy i mamy również już surowce na dwie farmy ryb, także od razu sobie to dostawmy, bo czemu by nie. Może jedna niech będzie gdzieś, powiedzmy, tutaj, druga gdzieś tutaj. Jak to działa? Rozumiem, że tutaj, okej, tutaj wsadzamy ikry jakieś i rybki się generują i wytwarzają nam przy okazji trochę więcej zwierząt, jak mniemam, więc co to daje jeszcze? Rośliny, owady, ciśnienie, tlen, trochę energii zużywa, no ale to już standard, jak się przyzwyczaiłem, zresztą energii jeszcze trochę mam. Okej, czyli potrzebujemy jakieś ikry, jedną mamy, nawet dwie mamy. Dużo to nam nie da, bo te ikry są słabe, ale zawsze coś. Czekajcie, te ikry chyba w ogóle mam w tej skrzynce tutaj, tylko muszę sobie przypomnieć, w której. Tak, tutaj dokładnie jest ikra, tam zrzucik się wykonuje powoli. Ej, już widzę, że mi się jedna rzecz nie podoba, więc musimy sobie to tutaj poprawić, mianowicie ta farma ryb powinna być trochę dalej. I powinno być w miarę równo. Dobra. Ikra tutaj. O, i to w ten sposób generuje rybki. Patrzcie, one sobie popłynęły. Fajnie. Więc i tutaj rybki. I co, one sobie teraz od... Okej, będą sobie tu pływały. Spoko. Fajnie. Mam nadzieję, że to będzie mocno poprawiało nasze tutaj te 22% do ssaków. I z posseka jest chyba całkowity koniec tak naprawdę. Więc dobra. Owadów sporo już. Zwierząt sporo, więc prawdopodobnie niedługo odblokujemy stanowisko dla zwierząt i też niedługo odblokujemy, w ogóle tu jest jeszcze akwarium, te wiertła to jeszcze trochę tego jest, larwa motyla chyba jakaś lepsza, ul poziom drugi i co my tu jeszcze mieliśmy, okay, będziemy mogli chyba larwy wytwarzać, ekstraktor genetyczny, farma motyli poziom drugi, czyli rzeczywiście coś takiego jeszcze jest, pecak odrzutowy poziom czwarty. A ile do tej rakiety brakuje? No niewiele. Dobra, wszystko fajnie, ale trzeba się wybrać w miejsce, które was miałem zabrać od początku. Później postawimy ten portal. No, trochę rzeczy wymaga, ale ogarniemy to. Więc wsadzę sobie na razie tutaj te aktywatory. Jedwabnika już nie potrzebuję i tak samo tego to też sobie możemy odznaczyć. I lecimy, bo trzeba to w końcu zwiedzić, tak? I w to miejsce oczywiście dostaniemy się teleporterem, ponieważ sobie tam teleport postawiłem tylko tak. Potrzebujemy, myślę, z dwie butelki z tlenem. Jedzenia trochę zabrać, więcej by się przydało.
I woda. Woda by też była spoko, gdybyśmy jakąś mieli, gdyby na miejscu nie było. Chociaż jedną. Dobra. Wybieramy się do krateru, tak jak mam zaznaczone. I kojarzycie może to miejsce właśnie z tym kraterem. Tutaj trochę się odblokowało. Mianowicie tutaj zrobił nam się wodospad. Okej, trzeba to będzie później zabrać. Ale nie tylko. Tutaj można wpłynąć normalnie, patrzcie. Także wow, kolejna rzecz, że tak powiem, odblokowana. Co my tu mamy? Tu mamy... Nie wiem co, zaraz zobaczymy, o ile się tu da wypłynąć. Gdzie tu wypływamy? Dobra, do jakiegoś tunelu, który trzeba wysadzić, więc tutaj też się na pewno dostaniemy. Trzeba to wysadzić, jakiś być może wrak tam jest albo coś takiego. Będę musiał w tym celu zrobić materiały wybuchowe. Dobra, czy ja tu mogę jakby wyskoczyć z tej wody, żeby... Mogę, żeby polecieć. I patrzcie, tu mamy skrzyneczkę kolejną, której... Aktywator mnożnika energii. Dobra, super, to będziemy mogli przy okazji jeden sobie wykorzystać. I można, patrzcie, wpłynąć jeszcze głębiej. Tu są ryby w ogóle pływające różne. Fajnie, jakby się dało z nich ikry jakieś podnosić. Czy może się da, może się da. Kto wie, i tu mamy dwa miejsca, gdzie można popłynąć. Więc popłyniemy może najpierw ten wcześniejszy. I mamy skrzyneczkę, teraz tokeny, świetnie, ale nic poza tym tu chyba nie ma. Przynajmniej tak by się mogło wydawać, że nic tu więcej nie ma. Więc popłyńmy w drugim kierunku, bo tu już może być coś ciekawszego. Ten w ogóle właz był większy, dobra, i tu mamy jakieś budowle, coś tu było, prawdopodobnie, okej, tam chyba jest baza na górze. Czemu to jest odwrócone, to nie wiem, a jest jakaś kopułka, patrzcie. Jest i kopułka. Mamy też jakieś podgrzewacze, szafki. Dobra, to też wszystko do zabrania. Coś tu ciekawego może znajdziemy. Chyba już nic ciekawego nie znajdziemy w tych szafkach. Płytki oczywiście zabieramy. Jest wiadomość. Nie poddam się. Nie pozwolę, by ta zimna i pokryta pyłem planeta była górą. Będę szukał wszędzie. Dokopię się tak głęboko, że znajdę zasoby, dzięki którym ucieknę z tego piekła. Potrzebne mi materiały do budowy rakiety i platformy startowej. Bez multinarzędzia wszystko trwa strasznie długo. Muszę dać radę. Nie poddam się. Nie poddam się. I-klas 42. Dobra, tlen. Ciach. I tutaj mamy... No ewidentnie coś, co się zatopiło. I przypłyńmy dalej. Zobaczmy, co tu jeszcze jest, bo widzę, że ten tunel się ciągnie zdecydowanie dalej. I mamy chyba szczątki tych opiekunów. Wow, masa osmu, którego zapewne nie możemy wydobyć. I tabliczka. Jaźń nie powinna istnieć. Wmawia się nam to od dnia narodzin. Żyjemy jako jedność. My, opiekunowie, stanowimy jedność. Jesteśmy zjednoczeni. W grupie nie ma miejsca na indywidualność. Czy idea grupy może istnieć, jeśli nie ma żadnych jednostek? Lecz kiedy zagrożone jest twoje istnienie? Kiedy sam możesz zniknąć, jak można być prawdziwie bezinteresownym? Czy pragnienie przetrwania naprawdę wyklucza bezinteresowność? Opiekun. Okej, okay, czyli tu jest... Coś panów opiekunów dalej. Być może Ikras ich odnalazł. On coś chyba wspominał, że coś znalazł. Ten nowy gościu, którego dzisiaj sprawdziliśmy, też coś znalazł. Więc nie jesteśmy pierwszymi, którzy to odkryli. Mam nadzieję, że to nie jest bardzo daleko. Mam tylko jedną kapsułę, a chciałbym później też wrócić. Bez umierania, także trzeba się będzie sprężyć. No i dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Jest wyjście, jakieś schody, okej. Okay, latać tu nie możemy, więc to jest na pewno miejsce, gdzie opiekunowie coś zrobili. Tu jest nawet wyjście do góry, co ciekawe, ale wylecieć nie wylecimy. Co tu jest ciekawego? No dobra, dobra, są jakieś ruiny. Jest tabliczka kolejna. Chcemy przetrwać. Czekanie na pewną śmierć nie jest przejawem bezinteresowności, lecz samobójstwem, dążeniem do samounicestwienia. Niektórzy z nas postanowili nie czekać na nieuniknione. Zostawiliśmy za sobą zniszczone i naszych ukochanych, którzy twierdzą, że ich los jest przypieczętowany. Jeśli chcesz do nas dołączyć, użyj tego chipa, aby znaleźć 10 ukrytych kluczy, które zostawiliśmy na tej planecie i umieść je w kapsule ekstrakcyjnej. Okej, czyli możemy ich odnaleźć, czyli ktoś żyje z tych opiekunów. Detektor kluczy strażnika. Okej. Użyj tego na ekranie schematów, aby to odblokować. Zgaduję, że nic więcej tu nie ma. Przynajmniej tak to wygląda, jakby tu nic chyba więcej nie było. Platforma ekstrakcyjna. Pytanie, o którą platformę ekstrakcyjną mi chodzi? Tą, którą my tworzymy i tam umieszczamy klucze, żeby ich znaleźć? Czy być może
Chodzi im o coś jeszcze innego. No powiem wam, że w tym momencie lore gry mnie bardzo zaciekawił. Także rzeczywiście te klucze będzie trzeba szukać z tym detektorem. Spoko. No spoko, będziemy szukać 10 kluczy. Pewnie trochę będzie trzeba przejechać, czy tam przelecieć po tej mapie, żeby to znaleźć. No ale damy radę jakoś. Zabiorę jeszcze parę rzeczy, które tutaj zostało. No i chyba wracamy tak naprawdę, bo wydaje mi się, że tu nic więcej nie będzie. Być może jeszcze wrócimy wysadzić, albo wrócę już sobie to poza nagraniem, bo podejrzewam, że to będą kolejne szczątki, kolejny labirynt, więc nic tam ciekawego nie będzie poza teratokenami i ewentualnie jakimiś podstawowymi rzeczami, które teraz już też w sumie znajdujemy. Dobra, wiecie co, nawet nie będę tego brał, bo surowców mamy masę. Gdyby były jakieś kwarce pulsarowe, no to może ewentualnie takowe bym brał. Ale wracam i będę tworzył portal, bo tego jeszcze nie mamy. I fajnie by było ten portal sobie stworzyć, zobaczyć jak to działa i o co z tym chodzi. No dobra, przyszedł czas na ogarnięcie tego schematu. Także zobaczmy, jak się to robi, ten detektor kluczy strażnika i gdzie się go przede wszystkim wytwarza. Zgaduję, że tutaj, okej, okay, kwarc solarny, blazarny i magnetarowy. No dobra, nie jest to, że tak powiem, łatwe w zrobieniu, ale puścimy sobie przy okazji dwie rakiety. Surowce już zbierałem, najgorzej było oczywiście z tymi larwami pszczół, no bo tego, że tak powiem, nie produkujemy jeszcze, więc ciach, jedna. I ciach, druga. Dobra, wygląda to ciekawie, ale na to już nic nie poradzimy, standardowo. Ja się w sumie cieszę, że tego nie naprawili. W ogóle FPS-y już zaczynają, powiem wam, mocno lecieć w dół. Ale co na to poradzić? Dobra, zróbmy sobie jeszcze irytujący deszcz, więc trzeba by chyba trochę zmniejszyć głośność efektów znowu. Tak, na 10% najlepiej, bo ten deszcz naprawdę jest głośny, za co ja was przepraszam, ale no nic na to nie poradzimy. Okej, okay, pręt nadstopu i bioplastik. No bioplasticzek oczywiście, że nie no, z deszczem to jest tragedia, wam powiem. W tym miejscu, także trzeba będzie coś najprawdopodobniej poprzestawiać, żeby te FPS-y wróciły do normy. I wpadł nam tutaj nowy schemat, logistyka. Nie wiem do czego to jest. Zapewne wkłada się to do auta. Jak to działa, to jeszcze nie rozumiem, ale zaraz, ojdź. No super, fajnie. Zapewne się dowiem. I co mi to daje? Co mi to daje? Czy coś tu się zmienia? Nie, tu jest kolor, beacon. Tu możemy prowadzić te sprawy samochodem. Nie wiem jak to działa kompletnie i o co z tym chodzi. No może tutaj, chyba że logistyka to właśnie zapotrzebowanie i te sprawy, że można sobie drony użyć i sprowadzać albo surowce inwentaryzacji pojazdów. No nie wiem jak to działa, w każdym bądź razie coś takiego mamy zrobionego. Dobra, zróbmy sobie ten detektor. Kwarce wszystkie gdzieś tutaj są. Nie no, deszcz, come on. Daj spokój. Dobra, mamy kwarce. Wszystkie, które są potrzebne. Jeszcze płytka jest potrzebna. I oprócz płytki, dobra, to wszystko jest. Zaraz sobie też zrobimy ten portal. On ma trochę bardziej skomplikowaną tą, że tak powiem, produkcję. Dobra, więc tak, to podmieniamy w ogóle tak ikry, bo zrobiłem nowe, lepsze. Dałem 300, te dawały 100, więc okej, okay, subcio. Ryknijmy sobie w ogóle, co ja tu zostawiłem. W tej szafce? A, nic, okej. Okay. Więc ikry sobie możemy odstawić. Ten oto sposób. Skraftujmy sobie ten detektor. Dobra, i za co byśmy go mogli tutaj włożyć? Za filtr menu konstrukcji na przykład. W sumie my już nie potrzebujemy czego. Filtru powietrza chyba. Tak naprawdę, bo po co? Powietrza mamy full. Jak on działa? Wyposaż się, eksploruj świat, byś znalazł ukryte struktury strażników. Zapewne jak podejdziemy, to będzie nam wykrywało to, więc spoko. Chciałbym jeszcze sobie filtrowanie, przypinanie zresetować, nie kompas. Tak, nie to, to, dokładnie to. Spoko, widzę, że chyba deszcz przestał padać, więc FPS-y welcome back ponownie. Okej, okay, chcemy zrobić generator portalu. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, to trochę rzeczy wymagam, więc tak, dwa takie aktywatorki. W ogóle jak my z energią wyglądamy? Też mnie to ciekawi, bo dostawiłem 26 tysięcy, kolejny mnożnik, więc no energia działa jak widać.
Okej, dwie płytki. Kompas w ogóle mi jest potrzebny. No dobra. Pręty nadstopowe. Jeden jest tutaj. Jakiś kolejny? Nie. Także musimy sobie zabrać stąd. Kompas i dwa tej energii termojądrowej, czy tam fuzyjnej, te reaktory, jak zwał, tak zwał. Także kompas. Kompas najpierw, a później dwa ogniwa. Dobra, wszystko spoko. Weźmy sobie kryształy. Kryształów trochę jest potrzebne. Pulsarowe chyba stakujemy tutaj. Okay, dwa takie są potrzebne, więc 6, 8 i obsydian. Już to ogarniamy. Momencik. Raz, dwa. I 4, 8. Później tak. Potrzebujemy krzem. Potrzebujemy magnez. Potrzebujemy aluminium. I będziemy mieli wszystko. Tak, wszystko. Także będziemy sobie to mogli postawić. Ile to energii zużywa? Jeszcze tak z ciekawości. 2000 ponad. Wow, dobra. Spoko. Całkiem sporo. Kompas. Raz. I dwa ogniwa energii termojądrowej. I mamy wszystko tak naprawdę. To odpinamy. To odpinamy. I możemy sobie postawić to. Widzę, że okej, to jest całkiem spore. Więc może gdzieś tutaj za tą rakietę. Aha, to są schody. To jednak nie tutaj. O, achievement wpadł. Spoko. Może gdzieś... A, tu mamy farmę motyli. W niefortunnym miejscu. Więc moment, przestawmy ją delikatnie. Może gdzieś tutaj trochę dalej. Bo te motyle też nam klatki na sekundę zabierają w grze. Dobra, schody są tu. Okej, okay, tak to działa. No dobra, no dobra. Tu się coś kręci. O, tu jest komputerek. Detektor wraków dalekiego zasięgu. Skanuj w poszukiwaniu odległych wraków. Okej, dobra. Aha, i to ma takie wymagania. Poziom trudności 3, 2, rzadkość 4. Okej. Więc, no może byśmy chcieli do jednego z nich się udać, zobaczyć jak to wygląda, więc... No moment, to sekundo, niech ja się tutaj ogarnę. Dobra, ten filtr nie będzie nam potrzebny, więc możemy go gdzieś tutaj... Że tak powiem, może nawet do płytek włożyć. Zjeść, napić się. Chociaż jedzenia też mamy w postaci tamtych innych rzeczy. Więc raczej nic tu więcej potrzebować nie będziemy. Mam nadzieję, że można wracać. Dobra, co to wymagało jeszcze raz? Kryształy? Muszę sobie to zaznaczyć, bo niestety z pamięcią u mnie jest jak widać. Nie, nie to i nie to. Czy ja to jeszcze raz będę skanował? Aha. Dobra, dwa. Weźmy ten najlepszy. Dwa kwazarowe, trzy pulsarowe, dwa blazarne. Okej. Okay. No dość, że tak powiem, drogie w budowie. Bo te kwarce to na chwilę obecną tylko te nam się zwracają. A tych innych to tak, kurczę, no nie do końca. A tych zielonych to ja nie mam. Czy coś wymagało tych zielonych? No właśnie. To wymagałyby moje te na skafandry, hologramy. Więc trzeba sobie dwa takie zdekonstruować. Niestety. Dobra, odstawię na razie to tutaj. Żeby wiedzieć, że to później muszę zbudować od nowa. I lećmy sobie zobaczyć, jak to działa, ten cały portal. Dobra, znowu skanowanie. Okej, okay, i to jest to. Otwieramy. Wow. I co, teraz trzeba tam wejść, tak? No dobra, wchodzimy. Wow, jak to wygląda fajnie. No spoko, spoko, naprawdę spoko. I gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakiejś jaskini i tu nie ma wody, kurczę, także niedobrze. Czy ja mogę się wrócić? Słuchajcie, czy ja mogę się wrócić? Dobra, mogę się wrócić. I czy to się zamknie? Jeżeli tak, to ups. O, ul poziom drugi nam jeszcze wpadł. Okej, okay, czyli ja tam mogę polecieć. Wiecie co? Wstawmy te dwa nowe ule. Ul poziom drugi. Co było na pierwszy jeszcze potrzebne, bym chciał zobaczyć. Tak od razu sobie to zróbmy, bo to nam będzie generowało larwy pszczoły. Korę drzewna będzie potrzebna i nawóz poziomu drugiego. Czyli dwa nawozy poziomu drugiego i korę drzewną dwa razy.
Tak, dokładnie. Dokładnie, nic innego. Więc weźmy nawozy. I kora drzewna. Kora drzewna też gdzieś tutaj, ciach, jest stakowana, także zabieramy sobie to ze sobą. Rozkładamy dwa stare ule i powinniśmy mieć surowce na postawienie tych dwóch, także... Aha, nie można, bo oczywiście tu jest miód w środku, no nic na to nie poradzimy. Rekonstruujemy dwa ule, wstawiamy dwa nowe, także... Dobra, niech będzie jeden tu, drugi tu. Moc przywrócona, ciekawe. I zaopatrywanie w miód. To jest po pierwsze i to generuje jeszcze co? Okej, larwy pszczół jeszcze, więc zaopatrywanie w larwy pszczoły. Będziemy mogli więcej rakiet puszczać. To i to. Super. No dobra, skoro to ogarnięte. Larwa pospolita. To wróćmy się zobaczyć, jak to tu wygląda jeszcze raz. Wodę trzeba będzie zabrać, to na pewno. I poeksplorujmy trochę, co tutaj ciekawego mamy. Jest ogromna przestrzeń. Widzę jakieś szczątki, są skrzynki. I co w takich skrzynkach może być? Lara, okej, są te kwarce. Teraz tokeny, wszystko, dobra, zabieramy. Pewnie, że zabieramy. Tu są jakieś szczątki. Czy ja tu mam mapę? Nie. Okej, jak otworzę, to jest coś takiego. Dobra, tu się da wlecieć, ale... Nic z tego. Czy ja to mogę dekonstruować? Chyba nie. Wejść tam się pod ziemię nie da. Czyli co, to zapewne jest po prostu miejsce, gdzie mamy, jak rozumiem, do zebrania skrzynki, zapewne jakieś wraki. I na tym to chyba polega. Tylko i wyłącznie, jak tak patrzę. Ciekawe, czy samochód tu sobie mogę zabrać. Zgaduję, że tak. Ale czy też on będzie potrzebny z drugiej strony? Ej, powiem wam, że... lipa straszna, tu jest mało rzeczy. Do tej pory znalazłem jedną skrzynkę i tu nic więcej nie ma. Dobra, jest druga. No to okej. Jest jakiś wrak, jest trzecia skrzynka. Dobra, są kwarce, czyli to się zwraca. Spoko, już myślałem, już się bałem, że to się może nie zwracać. 5000 teratokenów. O kurde, no dobra, to zdecydowanie się zwraca. To już, że tak powiem, zwracam honor tym portalom, że warto tutaj wchodzić. Tu mieliśmy chyba coś. Jest wrak. I czy to jest duże? Jest zejście na dół. Co my tu mamy? Czy to jest labirynt? Dobra, to wygląda na to, że to są kolejne labirynty, więc ja sobie to badam na spokojnie, bo najzwyczajniej w świecie nie chcę tracić czasu na razie na to. A w środku pewnie będą te karty dostępu i sejfy do otwarcia. Tylko do tego pewnie jest ten generator fuzji jądrowej potrzebny. To ogniwo, nie generator. Kolejny skrzyneczek, kolejne tokeny, kolejne kwarce. Spoko. Dobra, rozłóżmy to żelazo na ziemię, bo ciebie nie potrzebuję. W sumie to nie wiem, czy potrzebuję tych wszystkich rzeczy, ale zapewne nie. Kwarce są tu najważniejsze w tym wszystkim, więc je warto po prostu zbierać, tak? Czemu nie mogę takiej skrzynki otworzyć? Halo? Mogę zdekonstruować, a nie mogę jej otworzyć. Widzicie? Tak jakby się coś... Jakby się coś tu zbagowało, delikatnie rzecz ujmując. Aha, bo to jakby się w skalę wygenerowało. Co za cholerstwo. No patrzcie, no nie mogę tego otworzyć. No dobra. Mówi się trudno. Może jakoś się to da otworzyć inaczej. Kolejny jakby wrak zakopany. Tu jest wejście, zobaczmy. I co? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o skrzynki, czy coś tu jeszcze się znajduje. To tam też jest wrak zakopany. Aha, nie widziałem go wcześniej. Czyli tych wraków tu trochę jest. Dobra, teraz tokenów więcej. Tu jakieś przejście. Ale tu nic nie ma, więc... Dobra. Czy tu coś jeszcze jest? Wydaje się, że nie. Jest skrzynka, ale to jest ta skrzynka, którą zostawiłem. No dobra, czyli tak naprawdę wraki. Tu mamy wejście. Dobra, to jest zakopane. Czy to się da rozwalić? Nie da się. Czy to się da rozwalić? Też się nie da. Tam coś dalej w teorii jakby było. I co? I tu jest kolejny labirynt? Jasny gwint. Powiem wam, że dość mam tych labiryntów. No ale dobra. Okej, sorry, ale rozłączyła mi się klawiatura. Dobra, tu nie ma picia, więc zaraz trzeba wracać. Ja bym jeszcze tylko chciał zajrzeć w ten wrak, który był tu zakopany. Bo on wyglądał tak jak te wraki, które mamy u siebie na planecie. Spoko, że coś takiego jest i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać.
O nie, i tu też jest zejście, i czy tu też jest labirynt? No dobra, no to już wszystko wiem, co chciałem wiedzieć. To mam trzy wraki do przejrzenia. No dobra, także ja wracam. Tutaj chyba żadnych skrzynek już nie ma, poza tą zbugowaną w ścianie. No i czeka mnie trochę eksploracji po wrakach, ale to już sobie zrobię poza nagraniem, bo i tak podejrzewam, że już no trochę tego odcinka wyszło. I to wyszło go podejrzewam całkiem sporo, także no ja sobie to już będę musiał ogarnąć poza nagraniem. Kolejny prawdopodobnie będzie jednym z ostatnich, także moi drodzy, na tym zakończymy. Zobaczmy jeszcze ile procent do ssaków. No całkiem niedużo już owadów. Sporo nam przybywa roślin, tak samo, najmniej zwierząt, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. No i ze schematów tak naprawdę zobaczcie, że już wielu rzeczy nie zostało, ale jeszcze trochę do odblokowania jest. Tą biomasę będę musiał jakoś bujnąć i zwiększyć, także sobie to zrobię poza oczywiście nagraniem również. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza. No i zapraszam was do oglądania kolejnych i innych filmów na kanale. Także trzymajcie się i cześć!